Przywołam przeciwko niemu wszelkiego rodzaju strachy, mówi wszechmocny pan, tak, że miecz jednego skieruje się przeciwko drugiemu. Księga Ezechiela 38:21. Bóg interweniuje bezpośrednio z nieba. W rozdziale 38 i 39. trzydzieści 38 i 39 na scenę wkracza przerażająca jednostka, którą prorocy już spotkali pod imieniem Asyryjczyka. Tutaj nosi imię Gog. Jego panowanie obejmuje Magog, starożytną Ukrainę z cytów na północ od Morza czarnego. Rasę uważaną w dawnych czasach za szczególnie barbarzyńską, o czym czytamy np. w Kolosan 3.11. Gok jest księciem Roż, Meszecha i Tubala, o czym możemy przeczytać w rodzaju 10 rozdział drugi werset. Nazwy, w których Rosja, Moskwa i Tobolsk, stolica Syberii, zostały odpowiednio rozpoznane. Stojąc na czele potężnej koalicji ras azjatyckich, ten wódz, straszniejszy niż Atyla czy jakikolwiek inny zdobywca historii, stąpi jak burza na ziemię Izraela, aby ją zawładnąć. Bóg jednak zainterweniuje bezpośrednio z nieba. Aby ich zniszczyć. Tak czytamy w Ezechiela 38:22. A ponadto te różne narodowości i rasy zniszczą się nawzajem. Ezechiela 38:21 nam to mówi. Często tak niewiele potrzeba, by zmienić wczorajszych przyjaciół w nieustępliwych przeciwników. W taki właśnie sposób Jeho Szafat, i lud Judy zostali kiedyś ocaleni, jak czytamy w drugiej księdze kronik, 20, rozdział 23, werset. Czy Bóg, który dokona takiego wybawienia, może zostać zaskoczony przez niebezpieczeństwa, które nam zagrażają? Pozwólmy Bogu działać zawsze, gdy jesteśmy atakowani przez wroga. Bóg zainterweniuje bezpośrednio z nieba. Księga Ezechiela 38,21. Przywołam przeciwko niemu wszelkiego rodzaju strachy, mówi wszechmocny Pan. Tak, że miecz jednego skieruje się przeciwko drugiemu.